O cześć, witajcie. Paraguay Live się kłania i jak zwykle pozdrawiamy z Paragwaju. Dzisiaj mamy dla Was niespodziankę i receptę. Tak, to znaczy receptę, przepis na pyszną sałatkę właśnie z mango. Zobaczcie. A więc zapraszam. No i nagrywamy Gosię. Teraz mamy pierwszy dzień świąt. I co Gosia będzie robić? Sałatkę świąteczną. No, sałatkę świąteczną. I teraz zobaczymy z czego. Ponieważ jak mówiliśmy, mamy sporo mango. Widzicie? Tu jest mango. Mamy... Marakuje. To są tutaj. Mamy kukurydzę. Świeżą. Świeżą, tak. Tu mamy szczypiorek, cebulkę, jajka dwa na twardo i mango, widzicie, już no pół obrane. Zaraz Gosia będzie walczyć. Chili. Aha, i chili jeszcze, o, widzicie. Bardzo. Aha, ostre. Ostre. I tu co mamy, jak to się nazywa, powiedziałeś? Korianda. Korianda? Korianda. Czekaj, to trzeba wyciągnąć, zobaczyć jak to wygląda, o. Widzicie, kto mądrzejszy będzie wiedział, jeżeli źle po polsku mówimy, tak? Korianda, tak? Dobra, i zaczynamy. Także widzicie, i gdzie robimy? No oczywiście. W pięknej atmosferze. Tu mamy naszego pana Benka. Nie, Benio? O! Tu mamy basenik. I piękno pogodę. To wielkie manga. A. No. Teraz Gosia miesza. Jak to? Koriander. Koriander z chili. Z chili. Tak. Wrzucamy do miski. Do choclo. Po hiszpańsku, czyli kukurydza. Świeża. Znaczy świeża. Gotowana. Teraz jajka. Dwa jajka, naturalnie swoje. Znaczy nie swoje. Tylko od kury naszej, o, okej? W środku jest pestka. Gosia praktycznie obkraja, o. Teraz świeża marakuja. Świeża marakuja. Prosto z drzewa. Rodzaj jest akurat kwaśny, więc praktycznie zastępuje... Cytrynę. No, powiedzmy tylko. Cytrynę, tak? Limonkę, o. Zobaczcie. Super. Elegancko. Ha. No, a tu już w oryginale tak wygląda nasze danie, czyli rybka, surubi, tu nasza sałatka z mango i kartofelki. I soczek z marakuj. I soczek oczywiście zamieszać trzeba z marakuj. Zaraz muszę przynieść do zamieszania. Sok z marakuji i dwa dania. No i mamy rybkę. Zaczynamy nasz obiadek. Zaczynamy. Smacznego, smacznego. No, zobaczcie jakie pychoty na koniec. Tak, to jest ciasto oczywiście. Mango i marakuja. Mango i marakuja. Tak, Osia, więc jemy, widzicie. No. Że tak to u nas wygląda. Z tyłu basenik mamy. O, raz, trzy. O. I cykady słychać. I koniec przyjemnego wieczoru. Tym właśnie mangowym akcentem chcę zakończyć nasz dzisiejszy dzień, nasze dzisiejsze wideo.
i zapraszam jak zwykle do następnego wideo. Subskrybujcie kanał, dajcie lajki w górę, tak? I wesołych, wesołych świąt. Przynajmniej z tego, co jeszcze zostało. Na razie, trzymajcie się.